Zebrania Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych odbywały się co 4 lata. Prawdopodobnie to było ostatnie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, choć bardzo przygnębiająca. Wiek robi swoje, kalendarza nie przeskoczymy i odchodzimy nie tylko pojedynczo, ale już dziś czwórkami na wieczną wartę i swoje zrobiliśmy, a reszta pozostaje młodym pokoleniem. Myśmy Polskę z niewoli wyzwolili, byśmy ją wywalczyli, a młode pokolenia dziś niech ją rozbudowują. Średnia wieku członków należących do Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych wynosi 88 lat. Mimo sędziwego wieku wiele z tych osób pojawiło się na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, aby wybrać zarząd na nową kadencję 2013-2017. Pragniemy wybrać nowy zarząd, który będzie współpracował, pomagał właśnie tym kombatantom na spotkaniach, na uroczystościach kombatanckich, na uroczystościach religijnych, państwowych. No i udzielamy się tak samo, jako jestem harcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego. Od 70 parę lat już przed wojną byłem. No i walczyłem właśnie w 39 roku jako żołnierz pogotowia wojennego. Właśnie mam jest emblemat syna pułku środowiska warszawskiego. Kombatanci, ale również wdowy po żołnierzach, którzy pojawili się na spotkaniu z łezką w oku, słuchali Mazurka Dąbrowskiego. Starosta Ostrucki Włodzimierz Brodiuk również nie krył wzruszenia. Zapowiedział, że na następnym spotkaniu sprawdzi obecność, która jest obowiązkowa. Te słowa choć na chwilę wypędziły smutek z Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie.